Wzgórza Redeko. www.redeko.pl. Nie był to z pewnością porywający mecz. Obie drużyny rozczarowały, szczególnie jeśli chodzi o skuteczność. Tutaj jedni i drudzy zawiedli na całej linii. Od początku w tym elemencie ogromne problemy mieli gracze Roberta Kościuka. W pierwszej kwarcie zdobyli ledwie 4 oczka. Tak grając nie da się wygrywać. Rywale uzyskali 3 razy więcej punktów i już na dzień dobry postawili się w bardzo komfortowej sytuacji. Druga kwarta była zdecydowanie bardziej wyrównana. Za 3 trafił Michał Kamberski. Goście jednak odpowiedzieli serią punktów i odskoczyli na dystans 15 oczek. Zespół Gimbasketu zdołał jednak wznieść się akurat tego dnia na wyżyny swoich możliwości i przegrał kwartę jedynie punktem. To było w miarę dobrym prognostykiem przed drugą połową. Niestety znów po wyjściu z szatni gracze Gimbasketu grali, jakby mieli splątane nogi. Duża też w tym zasługa podopiecznych Tomasza Niedbalskiego. Obrona WKK była ich bardzo mocnym punktem. Kwartę numer 3. Wrocławski klub koszykówki wygrał 17-7 i było po zawodach. W ostatniej ćwiartce było nieco walki. Gospodarzom udało się tę część zremisować. Może nieco inaczej wyglądałoby derby, gdyby w składzie WKK nie było Szymona Kiwilszy. Był on prawdziwą gwiazdą drugoligowych derbów miasta. Zdobył 23 punkty i zapisał na swoim koncie aż 15 zbiórek. Rzucał też na nieosiągalnej dla kolegów skuteczności. Derby za nami. Liczyliśmy na emocje. Skończyło się wysoką wygraną faworyta. Nowe Centrum Wzgórza Redeko. www.redeko.pl.